Radiowe rekolekcje adwentowe. Zaprasza ksiądz Krzysztof Wojciech Jończyk. W jakimś miejscu na modlitwie, Pan Jezus do, doznaje takiego e, poczucia wielkiej radości, u, uradowania się w Duchu Świętym. Takiego poczucia ogromnej bliskości ze swoim Ojcem. I poruszony mówi do swoich bliskich, do apostołów: Wysławiam cię, Boże, Ojcze Nieba i Ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiły się prostaczką. I oczywiście e, trzeba by rozumieć w całym kontekście biblijnym to słowo. E, rozumienie tego słowa podpowiada nam dzisiaj tyle. E, wiara. To nie jest coś szczególnie skomplikowanego, to nie jest coś bardzo zawiłego, opisanego bardzo różnymi, trudnymi do zrozumienia dla człowiekami kategoriami filozoficzno-teologicznymi. Wiara to jest coś, co zwykły prosty człowiek nie studiujący teologii, nie studiujący filozofii, nie studiujący kulturoznawstwa i religioznawstwa, może poczuć w swoim sercu. Może wprowadzić w swoje życie? Wiara to jest pewnego rodzaju drogowskaz, jak ułożyć sobie życie we współczesnym świecie. Można by także powiedzieć, słuchając tego, co Jezus mówi, taki rozradowany w duchu do swoich apostołów, że wiara to jest. Jakiś sposób, w jaki człowiek przebywa w obecności Pana Boga. Gdzieś między Bogiem, Jezusem i Duchem Świętym. Że wiara to jest taki stan, w którym cokolwiek by się nie wydarzyło, ja wiem, że całe moje życie toczy się w obecności Pana Boga. Że Pan Bóg jest kimś, kto towarzyszy mojemu życiu z dnia na dzień. I to jest dla mnie, człowieka wierzącego, powód do radości. Oczywiście nie chodzi tutaj o jakąś taką głupkowatą radość, jak mawiał jeden z nieżyjących już moich profesorów, właśnie od filozofii i od logiki, żeby przypadkiem nie być chyziowatym. Co prawda, do końca swoich dni nie, nie potrafił wytłumaczyć w 100% o co chodzi z chyziowatością, ale ten sam profesor mówił, że trzeba być rozradowanym. To znaczy szczęśliwym i to jest chyba klucz do zrozumienia. Adwent podpowiada nam dzisiaj pewną drogę szczęśliwości, to znaczy drogę, w której patrzę na moje życie i umiem w nim dostrzec cuda, które Pan Bóg dla mnie robi. Umiem w nim zobaczyć, że to wszystko, co jest częścią mojego życia, jest także jakimś ogromnym planem, który Pan Bóg ma względem mnie, człowieka. Planem, za którym ja albo mogę pójść i wtedy wygrywam, albo mogę nie pójść i całe życie coś jest nie tak, całe życie pod górę i stale mi nie pasuje. Planem, który wprawdzie nie załatwia wszystkiego za mnie, bo przecież ja, człowiek, mam wolną wolę, bo ja muszę dokonywać pewnych wyborów. Ale planem, który y, organizuje rzeczywistość. Jeżeli popatrzymy na nasze życie, mając lat już trochę, tak, to myślę, że śmiało będziemy mogli powiedzieć, um, że dobrze wybrałem, że jestem na swoim miejscu, że cieszę się tym, co robię, y, że y, y, czuję się jakoś spełniony. Co to znaczy? To znaczy nie mniej nie więcej, tylko że udało mi się iść według planu, który ma Pan Bóg dla mojego życia. To nie mniej nie więcej, tylko tyle, że potrafię realizować w moim życiu to, co Pan Bóg uznał za dobre dla mnie. Oczywiście czasem lepiej, czasem gorzej, czasem coś mi wyjdzie super, czasem i tyle tylko mogę powiedzieć. Ale moje życie jest życiem człowieka, który patrzy na cuda Boga. Nie takie cuda, że nagle zamieni się 70 litrów wody w wino, jak w kanie galilejskiej, ani nie takie, że przychodząc w lato nad jezioro, postanowię sobie pójść nad tym jeziorem i przez to jezioro przejdę suchą nogą, tak? Ale takie cuda, które sprawiają, że moje życie ma sens, że moje życie prowadzi mnie do czegoś, że moje życie daje mi zadowolenie, że ono jest oczywiście ciągłą walką o to, żeby było moje, i o to, żeby jakoś w tym życiu wyglądać, ale daje mi zadowolenie. Taka mi się na koniec refleksja rodzi. Wielokrotnie rozmawiałem z ludźmi, którzy przeżyli bardzo dużo w swoim życiu i potrafią ze spokojem powiedzieć: Tak, były rzeczy dobre, tak, były rzeczy złe, ale jeszcze chciałbym trochę pożyć. Bo po tylu, tylu latach. Czuję, że to było dobre życie. O tym próbuje nam dzisiaj Pan Jezus w ten kolejny adwentowy dzień powiedzieć.